Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w kolejnym odcinku naszych archiwalnych wspomnień. Jest wiosna i coraz bliżej myśli o letnich wakacjach, ale my zrobimy woltę i cofniemy się do zimy. Oto relacja z ferii zimowych sprzed 20 lat. Gdzieś sąsiad z wiertarą morderco skrada się. To cisza dzienna jest, bo ja jeszcze śpię. Budziki nie drgnęły, nie dręczyły podczas tych dwóch tygodni wolnego, samowolnego czasu. Sami woleliśmy zrobić to czy tamto. Jedni pływali, malowali, inni odkurzyli sanki, narty i łyżwy. Nie wstawałam, gdzieś w pół do dziewiątej, najwcześniej to było. Ja wstawałam gdzieś o 11, 10. O, ty jesteś lepsza! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otworzył pływanie z 50% zniżką, proponując m.in. zawody pływackie, koszykówkę wodną, zdobycie karty pływackiej. Bezpłatnie można było korzystać z zajęć koszykówki, siatkówki i tenisa stołowego bądź aerobiku. Teraz kupiłem sobie karnet na baseny i przez kilka dni na feriach chodzę na baseny teraz. Dzisiaj akurat mam też na 14. Czy Patrycja pływa 3 razy w tygodniu na doskonalenie pływania? Dzisiaj miały być zawody. Tutaj właśnie można sobie pograć tą koszulę. Tak. Gramy tutaj na mechaniku. Z poniedziałek, środa, piątek. Jest fajnie. Właśnie przychodzę i wyżywam się na szkółce. Właśnie teraz zimowiska i różne to są drogi dosyć. W granicach 3 milionów. I właśnie nie ma pieniędzy. A co, koszykówka to twoja pasja? Tak. Ten sport najbardziej lubię. Siadam na posiadka. Już teraz używamy. Będą to
na dwa razy. Raz. Spędziliśmy w Wolesławcu, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Teraz idę na Witaj Święty Mikołaj. A na jakich filmach byłeś? Kongo, Junior i Księga Dżungli. I co ci się podobało? Kongo. Poranek gier i zabaw w Bolesławieckim Ośrodku Kultury był nieoceniony dla wielbicieli rebusów i konkursów. Tutaj rywalizacja o pierwsze miejsca była nagradzona cennymi drobiazgami. I w związku z tym, kto jest zwycięzcą? Ola, oto dziewczynka. Nagroda dla tej dziewczynki. Proszę o przygotowanie drobnego upominku dla dziewczynki. Tak, dziękujemy. I teraz następna propozycja. Jak najdłużej i jak dokładnie. Uwaga, uwaga, a my przygotowujemy zawodnik. Pierwszy rzut, uwaga. Ładnie rzucałaś. 60. Uwaga, ja mam inną propozycję. Dzieci zajmą miejsca przy stoliczkach. Dla Kasi. Od kolebki biegła za mną czarodziejska baś tęczowa i szeptała wciąż do ucha melodyjne zaklęć słowa. Świat koloru i fotografii przybliżyły dzieciom zabawy plastyczne w galerii. Ostatnie próby solistów przed koncertem Żegnaj Kolędo. Warsztaty sceny otwartej Talent zaspokoiły ambicje młodych aktorów, którzy przygotowywali się do swojego wielkiego finału, czyli musicalu ekologicznego Zwierzątkowo. Zwierzątkowo.
Takim balem karnawałowym można kończyć nawet ferie. Jak spędziłeś ferie? W domu. Na przykład ja to byłam w Bolkowie na obozie treningowym tańca towarzyskiego, no i teraz już w domu jestem. A ty? Byłam u babci, a teraz jestem u niej. Ja byłam w Lesznie u kuzynki 2 dni i wróciłam, wolę być w domu. No zjeżdżaliśmy na górki. Chodziliśmy na górki. Wszędzie. No i byłam na ślizgawce. Oglądałam telewizję. Trochę jeździliśmy na sankach, na nartach. Szybko upłynął nam czas. W Nowej Wsi Grodziska i tam są takie fajne górki, gdzie można jeździć na workach wypchanych, no i sianem. Ja lubię tutaj przyjeżdżać, bo zawsze tutaj będę mogła pojeździć na łyżwach i się pobawić się po prostu. W tanim kosztem można było przygotować to lodowisko na sezon. I kto to ma zrobić, nie wiem. W każdym razie tutaj bardzo chętnie sami się włączymy do tego. Nawet taki placyk odczyściliśmy, no ale trzeba troszkę może specjalistycznego sprzętu typu łopata. Ewentualnie później po odczyszczeniu spryskać, czy cienką warstwą zalać wodą. Lodowisko gotowe. Gdyby się znalazła jeszcze muzyczka, oświetlenie na wieczór, to już byłby komplet. Czasami jeżdżę, czasami jak jest wolny, mam wolny czas, albo mama, albo tata jest w domu. Nie, od wczoraj już jeżdżę na łyżwach, bardzo dobrze mi chodzi. Tutaj jeżdżę, robię niektóre piruety. Można ślizgać się, hasać fajnie, się bawić. Do południa budzi go śmierć, a po północy niech dzwoni kto chce. Rano trzeba wstać. Rano to jest, tak dziś po pierwszej, bo później już nie. I do południa. Wolę lato, wolę lato, wolę lato. A teraz ten sam rok, ale tematyka odmienna. Będzie to tak zwana bluesowa sylwetka, czyli jeden z programów, które prezentowały wykładowców warsztatów bluesowych festiwalu Blues nad Bobrem. Zapraszam na reportaż o Leszku Cichońskim. Gitara była jednym z pierwszych instrumentów, na których czarni grali bluesa. Pierwszym instrumentem, który zapewniał jednocześnie możliwość akompaniamentu i grania jakichś fragmentów solówek. Oczywiście były również skrzypce, harmonijka, piano. Niemniej jednak gitara zawsze była tym instrumentem najbardziej popularnym. Thank you.
od dziecka do tego instrumentu. Zaczęło się od numeru Dom Wschodzącego Słońca, a tak się składa, że mój starszy brat zawsze dużo słuchał muzyki i bluesa w szczególności, także przesiąknąłem tym bluesem praktycznie od takiego. Może miałem 12 lat, jak słuchałem już B.B. Kinga, Johnny Wintera, Alberta Collinsa, dużo soulu, Aretha Franklin, Otisa Reddinga, Sam & Dave, James Brown, no wymieniać można by długo. Z tego okresu lat 69, Hendrix oczywiście już wtedy, te rejony. Także było paru tych gitarowych idoli dla mnie bardzo ważnych, mimo że jeszcze nie miałem możliwości technicznych, żeby grać tak jak oni, to zawsze się starałem coś tam uczknąć z ich, może nie tyle całych fragmentów solówek, co jakichś smaczków, charakterystycznych zagrywek, z artykulacji, coś z tego klimatu bluesowego, który oni sobą wnoszą i tworzą. Gitar było kilka po drodze. Oczywiście pierwsze pudełka małe, później większe, później była czeska Jolana. Bardzo mile ją wspominam, bo był to wygodny instrument, a to jest istotne, jeśli chodzi o ustawienie ręki już nawet na początku, żeby się nie męczyć na tym instrumencie. Teraz aktualnie gram na Ibanezie model AM200. Jest to taki mały Schofield, bardzo, bardzo sympatyczny instrument, taki kobiecy, a przy tym ciepły sam w sobie, bo jest to połączenie pudła i gitary elektrycznej. Ja mam jeszcze parę innych gitar, ale ta jest najważniejsza i jakoś tak najbliżej serca ją trzymam najczęściej. Jeśli chodzi o gitary tutaj na warsztatach, to że no chłopcy czasami jeszcze niewiele grają, a mają już dobre instrumenty, także to jest plus tych czasów, w jakich zaczynają grać, że naprawdę są dobre instrumenty dostępne i w miarę niedrogie. Także no obserwuję na zajęciach, że grają na Fenderach, na Ibanezach, na gitarach, o jakich nam się lat temu jeszcze powiedzmy 10 nie śniło. Jedynie no, te profesjonalne zespoły rzeczywiście z samego topu mogły sobie pozwolić na takie instrumenty, a teraz jest to chleb powszedni. Thank you.
jeszcze 4 lata temu, kiedy odbywały się pierwsze warsztaty, rzeczywiście na taką skalę nigdy tego typu zajęć nie prowadziłem. Czasami zdarzały mi się prywatne lekcje czy jakieś konsultacje, natomiast czegoś takiego, że jest duża klasa i trzeba sobie z tym poradzić, uporządkować tą w sumie skomplikowaną sytuację, bo każdy chce zagrać, prawda? Także te pierwsze zajęcia wymagały ode mnie pewnej takiej dyscypliny i wobec siebie i zastosowania tej dyscypliny wobec warsztatowiczów. Ale dosyć szybko wypracowałem sobie taką metodykę, która pozwala i wszystkim przekazać, wszystkim w klasie, jeżeli to można nazwać klasą, jest to pewnego rodzaju klasa, wszystkim przekazać to, co chcę przekazać i jednocześnie od każdego osobno wyegzekwować to, co mogę, bo nie od każdego można tyle, ile by się chciało. I daje to możliwość jednocześnie poprawienia każdego, skorygowania błędów, wyłowienia pewnych złych nawyków u każdego, które później czasami przez lata przeszkadzają grać poprawnie i normalnie się rozwijać. Także no to się zmieniło, to moje poczucie bycia nauczycielem, że to tak nazwę, w ciągu tych 4 lat. Nabrałem po prostu trochę wprawy, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć, a na pewno dużym ułatwieniem dla mnie było to, że wcześniej opracowałem materiał taki edukacyjny Blues Rock Guitar Workshop, według którego prowadzę te zajęcia. Oczywiście rozszerzam to systematycznie o sprawy, które sprawiają na przykład problemy techniczne. Tutaj w przypadku tych chłopców jest ten plus, że tak, mają dobre materiały edukacyjne, mają sprawnych i doświadczonych wykładowców, którzy chcą im pomóc, mogą pomóc, wiedzą jak to zrobić. Także oni mają wszelkie dane, żeby ten poziom mistrzowski osiągać i mam wrażenie, że efekty już są takie. Przede wszystkim gitarzystą, wykładowcą tutaj, wydawcą materiałów edukacyjnych, poszukującym człowiekiem, poszukującym recepty na życie. To też jedna z ważniejszych rzeczy, która mnie zajmuje. Na rok jest coraz lepiej, jest coraz trudniej, bo jest coraz więcej uczestników, ale na pewno jest wszystko do przodu. Jeszcze warsztaty można jakoś dopiąć organizacyjnie, ale że te koncerty się udają. To jest mistrzostwo świata, naprawdę to jest mistrzostwo, organizacja tej imprezy. Na pewno mogłaby być większa pomoc miasta, finansowa przede wszystkim. Żeby to wszystko nie było tak na styk. Że jednak
apel i do władz miasta, które i tak pomagają, i tak wiem od organizatorów, że bardzo się przyczyniły do tego, żeby te warsztaty znowu się odbyły. Jest to już tradycja i warto ją podtrzymywać. O Bolesławcu się mówi w Polsce, naprawdę przyjeżdżają ludzie z całego kraju tutaj uczyć się grać. Przyjeżdżają na przeglądy, również na koncerty. Wyobraźcie sobie Państwo, że Kenny przyjechał tutaj ze Stanów, przyleciał na 3 dni dosłownie na warsztaty, żeby mieć 2 dni konsultacji i 1 koncert właśnie w imprezie Blues nad Bobrem. Tam zaczęło się tak, że Krysia Juszkiewicz szukała kontaktu ze mną z racji tego, że w programie Wojtka Mana i Janka Chojnackiego była mowa o mojej szkółce, zresztą tam pograłem trochę na żywo, pokazałem tą szkółkę. Jasiu Chojnacki powiedział, że to jest recepta, jak rozpracować ukochaną. Mowa oczywiście o gitarze. I podejrzewam, że to spowodowało szukanie kontaktu ze mną. Akurat kontakt był jakoś utrudniony w tym momencie. Nie wiem, czy wyjechałem i pani Krystyna trafiła na Andrzeja Pluszcza. Andrzej się skontaktował ze mną. Akurat był Jurek Piotrowski, wtedy grał w workshopie już, także razem poprowadziliśmy te warsztaty. Z Jurkiem Styczyńskim jeszcze, czyli workshop, Blues Rock Guitar Workshop w komplecie. Chyba później dojechał, rok później Sławek Wierzcholski i Jurka Styczyńskiego zastąpił Jacek Krzeklewski, a Jurka Piotrowskiego, który wyjechał do Stanów, zastąpił Zbyszek Lewandowski. To by było na tyle. Ten tekst Jana Tadeusza Stanisławskiego to ratunek dla sytuacji, gdy wypadałoby coś powiedzieć, ale za bardzo nie wiadomo co. No bo i po co komentować materiał, który mówi sam za siebie. Zatem do zobaczenia.